września, czyli od momentu, kiedy rozpoczyna się rok szkolny, zwiększy się częstotliwość kursowania większości połączeń tramwajowych i autobusowych. I oczywiście raz jeszcze przypominam, że szczególnie dla mieszkańców Andrzejowa, Andrzejowa, ale nie tylko, bo również mieszkańców Widzewa, Janowa, Olechowa, żeby chcieli skorzystać z szansy, jaką daje zwiększona liczba pojazdów szynowych, czyli naszych pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Chciałam przypomnieć również, że ta kolej funkcjonuje tak samo jak komunikacja miejska, czyli w oparciu o ten sam bilet miesięczny, czyli naszą migawkę, bądź korzystając z tego samego biletu, będzie można przemieszczać się. W początku roku szkolnego komunikacja wraca na te rozkłady, które były przedwakacyjne. Tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o tramwaje, to linia numer 10 będzie kursowała co 6 minut, także będzie podwójna częstotliwość. Pozostałe tramwaje w większości będą wracać na swojej trasy. Liczymy, że trójka wróci na ulicę Warszawską, na Narutowicza wróci i 12 i 18, w związku z tym te trasy też 12 i 18 się zmienią i rozkłady będą co 12 minut, będzie taka częstotliwość. Jeżeli chodzi o autobusy, większość tych autobusów, które oprócz pojedynczych wyjątków będą wracały na rozkłady przedwakacyjne. Jeżeli chodzi o ruch na ulicy Śmigłego Rydza, to tam właśnie pracuje komisja, która jeszcze pracuje z wykonawcą na temat ewentualnych jeszcze drobnych korekt, zmian, wprowadzenia tych uwag, które były zgłaszane przez mieszkańców. Liczymy, że wykonawca na pewne rozwiązania się zgodzi, też pomoże mieszkańcom dotrzeć łatwiej do ich domów. Będziemy sprawdzać, czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości autobusu Z13. Ja widzę pewne rezerwy, jeżeli to uda nam się w rozkładzie odpowiednio ułożyć, to też chcielibyśmy, żeby kursował ten autobus częściej. Jeżeli chodzi o inne rejony, to ulica Ogrodowa i Gdańska. Tutaj chcielibyśmy, żeby ruch był puszczony na początku września. Możliwe, że będzie pewne przesunięcie wynikające z chęci wykonania tej jezdni, jednak w jak najlepszej technologii, więc chcielibyśmy wykonawcy dać odrobinę więcej czasu. Jeżeli chodzi o centrum, tutaj już ruch odbywa się płynnie na razie. Jeżeli chodzi o nawrót, Tuwima, Rewolucji, kierowcy przyzwyczaili się, już zaadoptowali do tego dwukierunkowego ruchu. Nie mamy tutaj już większych uwag, też nie odbieramy większych uwag od mieszkańców, więc to już funkcjonuje bardzo dobrze. Ulica 1 Maja, tam budowana jest zatoka autobusowa, która będzie wybetonowana. Pogonowskiego terminy, które są przewidywane, to koniec listopada, więc mam nadzieję, że tutaj też ta ulica będzie otwarta dla ruchu, przy czym ten ruch będzie tutaj uspokojony, bo wiemy, że charakter tej ulicy się zasadniczo zmieni. Ulica Gdańska, też te prace wyglądają bardzo dobrze, już są ułożone krawężniki, pojawia się już podbudowa pod jezdnię. Też liczymy, że z końcem roku ta ulica także zostanie otworzona. Jest budowana ulica Jędrzejowska, wykonawca zamknął ją w okolicach ulicy Machoniowej. Będzie tam wybudowana około 250 metrów nowego jezdni plus bocznica. Pracę przewiduje wykonawca na około 2 miesiące.